Wędrując śladami świętych i błogosławionych diecezji tarnowskiej i szukając w ich życiu darów Ducha Świętego, dar umiejętności przyprowadził nas do Błonia koło Tarnowa. W czasie II wojny światowej to właśnie tutaj, w tym budynku za mną, było seminarium duchowne. Rektorem w latach 1936-41 był ksiądz Roman Sitko. I kiedy Niemcy zajęli budynek seminarium tarnowskiego, ksiądz Sitko, bardzo zatroskany o powołania kapłańskie, zorganizował nieoficjalne seminarium właśnie tutaj, w Błoniu koło Tarnowa. Niestety 22 maja 1941 roku w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego gestapo otoczyło kaplicę w Błoniu. Ksiądz rektor Roman Sitko wraz z innymi księżmi i alumnami z pierwszego roku został aresztowany. Wywieziono ich do Tarnowa, do więzienia, gdzie byli przesłuchiwani, bici i poniewierani. Ksiądz Sitko przez cały czas usilnie starał się o zwolnienie kleryków, biorąc na siebie całą odpowiedzialność. Powtarzał, że sam chce ponieść śmierć, byle tylko kleryków wypuszczono na wolność. Został wywieziony do Oświęcimia i tam podczas pracy SS-man zadeptał go na śmierć, zgniatając mu butem krtań. Błogosławiony ksiądz Roman Sitko umiał wybierać to, co jest naprawdę ważne. Czuł się odpowiedzialny za innych i do końca wypełnił swoje powołanie. Dzisiaj ludzie często poddają się zniechęceniu. Różne trudności życiowe, szkolne, niekiedy wpływają na rezygnację z naszych ideałów. Zadają sobie pytania, po co mam się starać, ile to jest warte, co robię. Po co mam być wiernym? Czy to w ogóle ma sens? Słyszymy takie pytania. Dlatego trzeba prosić Ducha Świętego Pocieszyciela, Ducha Miłości Ojca i Syna, także o dar umiejętności w codziennym naszym życiu, aby piękno i dobro w nas mogło dojrzewać, abyśmy zawsze potrafili wybierać dobro. Popatrzmy na księdza Sitkę i na jego wielką troskę o Kościół Boży. Mógł zrezygnować z prowadzenia seminarium, po to, żeby się nie narażać. Byłoby to bezpieczniejsze. On jednak, współpracując z darem umiejętności, który wspiera i chroni naszą wierność Bogu, wytrwał do końca w tym, do czego został powołany. W momentach kryzysu Duch Święty z darem umiejętności przychodzi nam z pomocą i słyszymy słowa anioła. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Więc prośmy o dar umiejętności, abyśmy w życiu kierowali się zasadami wiary.